tak. No? No to jedno. Co? Stań tam, do Anią. Dobra. Idź tam, do czerwca. Stań tam. Ale i z Madzią, i z Markiem. No to dawajcie. Dobra, teraz dawaj. Wszyscy i co mamy zaśpiewać? Znowu wyburzyli mi dom. Nie. Znowu wysadzili mi dom. Bim bam. Aj. To ja mam robić teraz nagrywanie? Nie. A co? Zdjęcie. To po co macie śpiewać? Bo żebyś nie mogła złapać nas z głupimi minami. A. Okay. Nie musicie śpiewać. Nie. Mamo! Ej, dobra, na serio śpiewam coś. Mieliście okazję zobaczyć, jakie jesteśmy głupki po robocie. Właśnie dostałem od żony młotkiem w łeb, co mieliście okazję zobaczyć. O, od tej różowej baby. Poczekajcie, trochę podniosę, żeby... O, o, to jest ona. Jakbym zaginął, to przez nią. Patrzcie, patrzcie, jak se kicła normalnie. Zuch kicła. Ja też chcę. Tato. Boli kostka. Tato, chodź tu na chwilę. No bardzo się starałam. Chodź bardzo tu na chwilę. Bardzo się skupiłam na tym skoku. Ja? Fancy. Kręć coś. Czekaj, to kręcę coś. Tato. Teraz Marek, jeszcze... nagraj to. Kręć i gadaj. Marek, kręcę, nagraj to. Gadam. Marek, głowa mnie boli, boli mnie głowa. A po robocie wynosimy z gacie w galocie. Nagraj może Madzie, wczoraj je loda, jest tak... Madzia nie no lubi, widać, cholera. A Madzia nam też wyładniała, zobacz mama, jaka fajna się zrobiła morda. Chciałem cię klepnąć w tyłek, ale w ostatniej chwili dostałaś nerę, nie? Cześć. Łepa jej wywlokę. Wywlokłem jej łepa, Oj, zemdlało. Od tego biernego oporu zemdlało. Marek! Mam loda. Masz loda? Musisz nagrać. Tak, wsadź go do kamery, go puść tam do środka na pewno. To okay. Bardzo mądre nie było. Czy ja pomyłam? Tu się ważne rzeczy dotykały. Marek, jak to wygląda? Dobra, słuchajcie, kończymy. Przepraszamy was bardzo serdecznie, ale żona ma zmrożoną flaszkę. Idziemy robić oblewanie culager. Teraz słuchajcie, robimy taką rzecz. Magda mocuje już wszystkie jarzma na stałe. Wszystkie dziury zapełnia wkrętami. A Mareczek ponawiercał w podwalinie z drugiej strony otwory do prowadzenia długolaśnych śrub. Idź, synu, pokaż te śruby tam, jakie to są długolaśne śruby. Tam leży całe pudełko. O, słuchajcie, to są takie przyrąbiste śruby, nie wiem, one mają ze 30 centów długości. 25. No 25 powiedzmy. Więc od spodu wiercimy przez podwalinę aż do krokwy i jeszcze spory kawał w krokwę wchodzi tego gwintu. W związku z powyższym nawiercamy sobie od spodu otwory kawałeczek 2-milimetrowym wiertłem, żeby mieć prowadzenie do śruby i żeby trafić w krokiew tam, gdzie chcemy. No i będziemy zaraz to kręcić, tylko że za chwilę jest... Problem jest taki, że syn złamał wiertło, musieliśmy poszukać drugiego wiertła, więc oddaję pałeczkę Mareczkowi, on wam jeszcze coś opowie. Ja nic już nie opowiem. Thank you.
Cześć kochani. Nie miałem za bardzo ani głowy, ani czasu. Mieliśmy przerwę techniczną w produkcji. W związku z tym, no wynikającą taką z rodzinnych historii. Natomiast w związku z tym nie pamiętam, co ostatnio wam pokazywaliśmy i na jakim etapie. Więc jakby opowiem wam, wiem, miałem nie gadać, ale chyba niewiele już mi zostało tak naprawdę do pokazywania w kategorii tego, co zrobiliśmy. Poczekajcie, bo słońce strasznie daje. O, zrobiliśmy, słuchajcie, konstrukcję tarasu. To mam wrażenie, że wam pokazywaliśmy. Wylaliśmy tutaj, może na przekroju wam pokażę. Wylaliśmy słupki betonowe. W te słupki betonowe została, one zostały zabezpieczone od wierzchu impregnatem takim przeciwwilgociowym. Następnie na przykładce z papry została zamontowana takimi kotwami specjalnymi do betonu szpila taka 24 czy 26, już nie pamiętam tak naprawdę, z flanszami. Na niej została położona podwalina, wypoziomowana, dlatego że te szpile są regulowane. W podwalinie są przewiercone otwory, od dołu jest regulowanie wysokości, od góry jest kontra, w 99 przypadkach kontra jest podwójna. Jak widzicie, podwójna kontra. One nie są jak... O, proszę bardzo, to jeszcze się obraca, dlatego że to wszystko było ustawione tylko i wyłącznie do wysokości, będzie teraz dokręcane. Na tą podwalinę poszły te belki w poprzek. One są zamknięte jak rama, tak naprawdę. Zamknięte są, widzicie tutaj, zamknięte są belką poprzeczną. Dośrubowane są do belki, później całość została dosunięta do ściany. Przykręcona do podwaliny budynku i każda z tych belek jest jeszcze przykręcona od spodu długą szpilą ciesielską. Tutaj od spodu jest przewiercona szpila ciesielska, która trzyma całość. Reszta tarasu, czyli około 50 cm, jest nadwieszona w powietrzu. Na to poszła, na końcówce poszła podwalina już jakby ścianki tej podporowej. Z tych słupów, o tak to nazwijmy. Ona idzie wzdłuż na całej długości, też przykręcona, każda została dwoma konkretnymi wkrętami ciesielskimi. Później poszły słupki, które też są przykręcone wkrętami ciesielskimi. I słupki, jak tu, czekajcie, bo przecież muszę obrócić, żebyście widzieli. I słupki są z kolei przyśrubowane tutaj na starterze do krokwy, ale jakby ważniejsze jest to, że... Poczekajcie, wejdę do środka. Opa! Ważniejsze jest to, że do każdego słupka została przykręcona, tutaj nie wiem czy widać, podciąg taki zrobiony został z drewna. Słupków jest raptem 5, natomiast belka jest 15, postawiona na sztorc, przyśrubowana do każdego ze słupów, wypoziomowana, wypionowana. I każda z kolei krokiew jest do tej belki śrubą, nie wiem, 30, 25, 28, nie mam pojęcia, nie pamiętam. Jest przekręcona tutaj, mieliśmy przewiercone prowadzenie, żeby ładnie szło. Żadna ze śrub nie wyszła nam bokiem z krokwy, więc tak naprawdę trzymają tak, jak powinny trzymać. Krokwy są, czyli jak widzicie, konstrukcja została skręcona w całkowicie z... śrubami ciesielskimi, w zasadzie stężona na tej zasadzie, że każde łączenie jest skręcone przynajmniej jedną, dwoma, czekajcie, bo tutaj cykulinka wam macha, proszę bardzo, tam na końcu. Z tej strony z kolei do tutaj ktoś kiedyś się ze mnie nabijał, ale to nie z was oglądających, tylko chyba z rodziny, czemu ja tutaj dałem taką potężną dechę okapową, 20. Już wiecie dlaczego. Dlatego, że tu zostały zamontowane jarzma, w które zostały oparte te krokwy. Jarzma są jakby dokładnie krokiew w krokiew, o tak powiem. One są zamontowane dokładnie tam, gdzie krokiew dachu szła, więc tutaj mamy dokładnie to samo użebrowanie tych krokiew, jakby zagęszczenie, dokładnie to samo, które jest na dachu tym dużym. Dodatkowo każda z nich od góry była przykręcona wkrętem ciesielskim po przekątnej, jakby, czyli trafiała w tą właśnie deskę okapową i tą deskę czołową, plus jeszcze w czoło krokwy poprzedniej, czyli to wszystko zostało poskręcane, postężane na tyle, na ile byliśmy w stanie oczywiście to zrobić, żeby to było dobrze.
Wydaje mi się, że powstała w ten sposób konstrukcja naprawdę masywna. Co jeszcze wam powiedzieć? Ach! Położyłem później kratownicę z łat 4x5. To nie są kontrłaty, tylko łaty 4x5. Pojedynczą, to nie jest kratownica podwójna, pojedyncza kratownica, dlatego że tu nie będzie żadnej membrany, bo nie ma to żadnego sensu. Żadnych membran, żadnych gadżetów, a przy okazji ta wysokość pozwala mi spokojnie połączyć te dwa dachy pod różnymi kątami. Łaty są gdzieniegdzie przykręcone śrubą, a gdzieniegdzie, znaczy nie gdzieniegdzie, tylko wszystkie łączenia, wszystkie te jakby miejsca, gdzie się łączy z krokwą, są skręcone, zbite gwoździarką na gwoździe 9-centymetrowe karbowane, te, których używałem do dachu. Plus gdzieniegdzie wybiórczo zostały wzmocnione wkrętami ciesielskimi, dziesiątkami. I na każdym brzegu też jest to skręcone wkrętem ciesielskim, dlatego że zobaczcie, tutaj jest, kurczę, nie wiem, może od tej strony, bo światło strasznie świeci, nie będziecie nic widzieć. Jak nie wiem, czy zauważycie. Ta ostatnia krokiew jest zrobiona dokładnie tą samą metodą, jak krokwy tutaj dachowa, czyli na wysuchnicę. Ona jest tylko podparta na końcu i na początku. Nie ma podparcia z tej belki podporowej. Jest podwieszona jakby do tych kantówek łat i będą między nimi dopasowane takie drewniane elementy, które zwiążą to wszystko do kupy, plus deska czołowa, która też zwiąże to wszystko do kupy. Uważam, że tyle wystarczy. Nie przewiduję tutaj aż tak dużych obciążeń śniegiem, żeby to cokolwiek mogło zmienić, jak również nie przewiduję tutaj tajfunów i cyklonów tego typu, że miałoby to prawo gdziekolwiek poderwać, tym bardziej, że no mówię, tutaj co 45 cm jest kantóweczka piątka, która została skręcona solidnie i mocno wkrętami ciesielskimi. Uważam, że jeżeli będę widział, że to jakoś mi tam pracuje, opada, wygina się czy cokolwiek, to dam tak zwane szeryfy, czyli od słupka. Tutaj od słupka dam odkos fajny i ewentualnie tutaj w poziomie dam poprzeczkę i wtedy jakiś słupek, podparcie, cokolwiek, coś wymyślę, ale nie wydaje mi się, dlatego że już tego typu konstrukcje robiłem kilka razy w swoim życiu i one bardzo dobrze się sprawują. Po prostu na krawędziach dachu nigdy nie ma ani zalegania śniegu, ani tutaj nie będzie takiego parcia wiatru i tak dalej, jakby się wydawało. To tylko w teorii takie rzeczy się dzieją, natomiast przy jakimkolwiek wietrze, przy jakimkolwiek ruchu śniegu, wbrew pozorom na krawędziach tych zewnętrznych jest niewiele, najwięcej zbiera się go na środku dachu, na środku połaci, tam się najczęściej zbiera, lub przy jakichś tam rynnach koszowych, takich miejscach, gdzieś, gdzie ma po prostu prawo powstać zaspa. I teraz tak, mamy tą konstrukcję, o której wam mówiłem. Przebrałem sobie teraz drewno, dlatego że zostało nam sporo drewna konstrukcyjnego 20, zostało nam sporo drewna konstrukcyjnego 10 i idea wybuchła nam nagle, kiedy budowałem tutaj taki wkit, podest, żeby można było wchodzić do domu. On jest zbudowany właśnie z drewna konstrukcyjnego i stwierdziliśmy z żonką, że jeżeli nam starczy ze wszystkich odpadów i pozostałości, najzwyczajniej w świecie wykonamy tutaj poszycie tego tarasu. Aniu, proszę. Wykonamy poszycie tego tarasu, jeżeli nam starczy i materiału, i jakby tutaj wyda, jak ja to mówię brzydko. Wykonamy poszycie właśnie z takiego 4,5 cm brusa, z tych wszystkich pozostałości konstrukcyjnego drewna. Dlatego, że przechowywanie tego drewna latami nie ma żadnego sensu. Ja już tutaj wewnątrz zostały mi w zasadzie jeszcze do zrobienia tylko chyba ze 3 wymiany, jakieś drobne kawałeczki materiałowe i tyle. I wszystko inne to są już z kawałków dziesiątek, które tam jeszcze gdzieś leżą na ogrodzie. Tam gdzieś daleko, poczekajcie, bo teraz znowu muszę przesunąć. Tam gdzieś daleko leży jeszcze jedna paleta drewna konstrukcyjnego dziesiątki na ścianki działowe tu wewnątrz. I jeżeli zostanie też z tego drewna konstrukcyjnego wewnątrz, jakby na ścianki, to wszystko to wykorzystamy na poszycie tarasu. Zrobimy z tego poszycie tarasu i będziemy mieli no niesamowicie mocny i taki solidny taras. Był tutaj Marek na weekend, nie, wpadł dosłownie jak po ogień. Zrobił barierki wzdłuż tej długiej ściany. Barierki są zrobione również z konstrukcyjnego, również z przekroju 4,5 na 15.
Także jak widzicie, o tam Ania już siedzi na barierce. Zostało mi dokończyć tylko zamknięcie tych barierek tu w poprzek oraz z drugiej strony zamknąć taras jakby w poprzek. Będę to robił na tej zasadzie, że wiadomo, że tutaj na ścianę przyjdzie 10-centymetrowe ocieplenie, więc podparcie tego, tej balustrady, która będzie gdzieś tutaj, nie ma sensu dawać bardzo długiego tego podparcia, dlatego że tutaj narożnikowo są belki jakby domu, więc zamontuję jakiś taki 20-centymetrowy klocek, który później częściowo ukryje pod powierzchnią wełny. Tutaj z tej strony przyjdzie poszycie wełny od jednej strony ściany. Tutaj odrobinę zcienione jakby, ale poszycie wełny. Nie będzie tego widać, będzie wrażenie takie, że balustrada wchodzi w ścianę, jakby w elewację. Jej tego nie będzie widać jakby dlaczego, na czym się podpiera i jak. Natomiast tutaj na rogach oczywiście dam wzmocnienia, słupki jakieś i tak dalej, plus jedno podparcie balustrady na środku wystarczy. Ale to za chwil kilka. Ach, najważniejsze, przecież tego pewnie wam nie pokazywaliśmy, bo zrobiliśmy to tak naprawdę z żoną. Nie wiem, jak wam to pokazać, żeby światło was nie oślepiało. Słuchajcie, całość została pokryta oczywiście blachą trapezową tego tarasu. Tak jak dach. Staraliśmy się bardzo, żeby to pasowało estetycznie, tak zwane karba w karbę, czyli żeby to tworzyło ładne, proste linie, bez jakichś tam przeskoków i udziwnień, bez jakichś krzywizn. I udało się, wyszło fajnie. Do tego dorobiłem obróbkę, najprostszą możliwą obróbkę, czyli włożyłem pas blachy pod stare poszycie, czyli pod to poszycie o większym kącie, większym spadku, z lekkim przełamaniem na, dla odmiany, blachę tarasową. W związku z czym jak deszcz pada, to woda spływa sobie z tego dużego dachu na ten mniejszy, jakby bezkolizyjnie, i spływa sobie tutaj. Tu będzie oczywiście rynna, z czasem założona deska czołowa, rynna i tak dalej. Na razie zostawiam bez tego wzmocnienia deską czołową, bo chcę zaobserwować, czy faktycznie ta krokiew boczna będzie gdzieś tam opadała, a poza tym to nie jest dla mnie w tej chwili aż tak pilne, bo teraz będę się zajmował jakby wnętrzem. Chciałbym wreszcie, został mi ostatni tydzień urlopu, chciałbym wreszcie chociaż postawić parę ścianek działowych, więc biorę się za sprzątanie i możliwość odkrywania sobie podłóg w tym miejscu, gdzie będę chciał wstawić jeszcze wzmocnienia pod ścianki działowe i będziemy pewnie startować ze ściankami działowymi, dlatego że staje się to na tyle pilne, że trzeba to zrobić. Tym bardziej, że bez skończenia tego tematu, a przynajmniej z jakiegoś takiego grubszego zainwestowania tego drewna w ten temat, nie wiem, jak wychodzę w tej chwili, bo nie pamiętam wyliczanek swoich, jak stoję z drewnem 10 cm, które ewentualnie zostanie użyte też na tarasie. No i to tyle, słuchajcie, jak coś zdziałam, jak coś porobię, bo nie będę wam kręcił, jak sprzątam. Jak coś zdziałam, jak coś porobię, jak będę miał się czym chwalić, to na pewno się pochwalę. To na razie tyle. No cóż, do usłyszenia. Pomachaj, Aniu. Cześć.